Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z My Time at Portia. Kurczę, nie pasuje mi ani taka nazwa. W każdym razie, wreszcie się wyspaliśmy, bo nam nie wiało od podłogi. To coś dobrego. Dobra, idziemy chyba zbierać drewno. Przy okazji trochę pozwiedzamy okolice. Nie wiem, czy już ludzie zaczęli pracę. Poczekamy sobie do 9. Porozglądamy się. I odwiedziłabym resztę właścicieli sklepów też, nie? Zobaczyła w sumie. Poznała się z nimi, zrobiła zadanie. Zawsze jest to coś dobrego. Nie odrosły tu te krzaki. Okej. Czyli muszę ostrożnie przyrzedzać. Czy ja nie wiem, może po jakimś czasie odrosną, tylko nie mam pojęcia po jakim. Tam stoi coś dziwnego. Jest różowe. Wygląda jak wata cukrowa. Cześć! O, to jest kolorowa lama! Czy ja mogę ci podnieść? O mój Boże! Czy ta gra może się zrobić jeszcze słodsza? What the fuck? Co to jest? To jest jeż morski? Dlaczego on lata? Hej. Mogę to wszystko mordować, nie wiem czemu. Tu w ogóle mogę most stawiać? Co tam? Pytanie tylko, czy tutaj mam stawiać ten most? Mogłabym sobie wędkę skombinować. Połowić rybcie. Na razie mam mało miejsca w ekwipunku. Przypomnijcie mi, ile to kosztowało? O, tą licencję to ja mogę sobie powiesić. W sumie. I coś jeszcze dostałam. A, twarde drewno Pauliego. Tak. Co ja patrzyłam? 400. Żeby odblokować. Nie wiem, jestem zafascynowana wami. Czy to są wasze kupy? Nie mogę. I mogę je zebrać. O! Nawóz! Będę chodziła z tym w ekwipunku. Całe życie. Nasiona dyni. Nasiona sałaty i to takie jeszcze w tym. W nawozie od razu. Super! Zarąbiście. Włączę sobie stoper, żeby mniej więcej wiedzieć, jak długo nagrywam, bo tak to będzie problem. To się zagram. Na śmierć. I umrę. I będzie problem. Chyba. Dobra. Nie wiem, po co mi są truskawki. Czy ja mogę je jeść? Nie. Może są składnikiem w sumie. Na razie je zbierzmy. Mogę takie drzewo. Mogę je kopnąć. Gumowy owoc. Spoko. Nie mogę ich... A może? Chwila. Potrzebuję lepszego topora. Tak myślałam. O Boże, miałam o 9 iść do miasta i gadać z ludźmi, prawda? To są wielkie biedrony. Nie mogę! Co dzień to nowy zachwyt. Cześć, Higginsie. Nic ci nie zrobię. Co za... Co za... Hej? No ale z tobą gadałam. Ciebie znam. Kogoś obok ciebie nie znam, prawda? Cześć, Karol. Welcome to our little town. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see me. Okej, ma tutaj zbroję i stroje na randki. So I'm going to give you something for free as a leg up. Don't tell my husband, though. Oczywiście dostaję darmochę, to jest fajne. Ale generalnie w sumie może będę nosiła sukienki
do zwiedzania ruin i zbroję na randki. Chyba, że będę chodziła na randki z panem Bokobrody. Już nie pamiętam, jak on się nazywał. Chyba Arlo? Arlo. Wtedy będziemy mogli chodzić na randki w zbrojach do ruin. Co ty tam masz ciekawego? Rzeczy, które dużo kosztują. I fajne rzeczy. Dywan też masz, okej. Okay. A ja od ciebie dostałam kawałek materiału. Mech. Myślałam, że może dostanę jakieś ciuszki. Nie ma tak dobrze, co? O. Nie mogę się pobawić. Centrum naukowe. Poznajmy najpierw ludzi w mieście. Póki są w swoich sklepach i póki będę mogła, że tak powiem, powiązać osoby ze sklepami. Tu nie. Hej. Nice to have you. If you need tools or weapons, you can come to my shop. It's got the best selection around these parts. Narzędzia i bronia. So I'm gonna give you these for free as a leg up. Don't tell my wife though. Dobrze się dobraliście, co? A, okej. Bo ty masz tutaj swoje stoisko koło swojej żony, takie marne. Ja mam już, kurna, prawie pełen ekwipunek. To niedobrze. Chodźmy do kolejnego sklepu. Zobaczmy w sumie, ile jeszcze mam tych sklepów do odwiedzenia. Jeden. Muszę iść do doktora. Dobrze, to zróbmy. Potem, nie wiem, coś zrobimy. Cześć, Izaku. Hello, you're the new builder, I suppose. I hope you're wiser and more reasonable than the other foolish builder in town. Pewnie tak. Ale raczej cię zawiodę. I don't like having my precious being touched by other people. Bibliotekarz? Czy ma księgarnię? Czy ja mogę tu wejść? Ja chcę tędy zjechać. Nie fair. Taki zajęty ciągle chodzi z tą swoją świnką, no. Ja też chcę mieć świnkę do chodzenia z nią na spacerki. To miasto jest duże. I dużo się w nim dzieje. Ej? Okej, zaginiony piesek. Wszystko jest takie ładne. Dobrze, może będę chodził z kamieniem w ręku, niech wam będzie. Tędy wejdę na górę. O, skrzynia. Aromatyczne jabłuszko. Nie wiem po co. Ktoś mi nie może wyjaśnić, dlaczego klinika jest na samej górze. Ciężko tutaj dostarczyć ranne osoby. Jest to latająca świnia. O! Jest to gildia pod znakiem latającej świni. Znaczy, kwatera główna tej gildii jest zlokalizowana w Lucien. Poświęca się ona eksploracji świata i obronie słabych. Ma wszędzie fanów. Tacy super bohaterowie trochę. Tak? Tak to brzmi. Dzień dobry, doktorze. Przyszłam się przywitać. Masz obrazy przystojnych facetów na ścianie. To podejrzane. Dzień dobry. Welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. O nie, mam już pełny ekwipunek przez ciebie. Ale dziękuję za prezent. Czyli coś do leczenia? Nie działa. To nie mam pełnego. Kurna. Bokobrody czy okulary? Trudny wybór. Dlaczego nie można mieć obu? Nie wiem. Mam wrażenie, że chyba jeszcze nie mamy możliwości romansowania. Jeszcze. Podkreślam jeszcze. Ale będzie to kiedyś rzeczą w tej grze.
więc będzie się trzeba też jej za to wziąć. Już jest kurna 16. Już. Czy ja mam wszystkich spotkanych? No tak. Nie, chwila, nie mam wszystkich. Doktor Lu, Dango, Pauli, Mars, Karol, Albert i muszę iść jeszcze do Sophie na ranczu. Patrzcie. To bym przegapiła sprawę. Czy możesz Mogę biegać! To ułatwia sprawę. Czy możesz? Możesz. Boję się tylko, że gdzieś kiedyś utkniesz, więc może tak nie rób za bardzo. Takie sztywne trochę te podskoki, ale niech wam będzie... O! Dzieci są urocze w tej stylistyce. No dobra, to chodźmy do Sophie na ranczu. Dni leczą. Lecą mega szybko właśnie. Poczta? Ciekawe. Drewno się przyda. Bo czemu nie? Biorąc pod uwagę, że podjęłam się zrobienia mostu, który wymaga jakiejś mega ilości. No i te skrzynie, które powinnam najpierw dla siebie zrobić. Tak mi się wydaje. Tu mi coś krzyczy w domu w ogóle, że zadanie czy coś. Od Pauli. Okej, okay, dostaję zlecenie męskie. 3 miedziane ostrza. Po co ci miedziane ostrza do mebli? Dobrej jakości. Grinder, żeby je zrobić. Okej. Okay. A... Ty masz zadanie. Hej. Tego jest za dużo. Wędka. Okej, okay, ryba mu zniszczyła wędkę. Tak, zrobię. Podejmuje się za dużej ilości rzeczy, prawda? O Boże, rancho. Mam nadzieję, że ona tu jest. Byłoby to miłe. Ten dzień minął jakoś mega szybko. Miałam chyba mniej dialogów, tak mi się wydaje. Czy tu jest... Czy to są... O matko. O matko, to są cielaki. Czy mogę kraść cielaki? Nie. I konie, i owce. O Boże, jakie one są cudowne. Po prostu ta stylistyka jest taka magiczna. I ja też będę mogła mieć to wszystko, to by było fajne. Na razie nie widzę jak gdyby za dużo możliwości, ale... Hej, kobieto rancho. 8:19. Oj, to żebym przegapiła. Mogę pójść ukraść krowę. Przepraszam, kaczkę, krowy nie podniosę. To się udajmy gdzieś i pozbierajmy drewno. Bo mi się go przyda trochę. Tak, żeby zrobić już te 2 skrzynie, oddać je i mieć jedno zadanie z głowy. Będziemy też musieli zrobić wędkę. Co będzie trudne. Trochę. Ta skrzynia tak kusi. Ona do mnie mruka. Jest mym światłem w ciemności. Na razie wyraźniejszym niż pan Bokobrody. Co ja robię? Znaczy, prędzej czy później pewnie bym tak ścięła ten krzak. Ale... Szkoda narzędzi. Nie, one się chyba nie niszczą, nie? Takie mam wrażenie. Nie. Na ten moment się nie niszczą. To dobrze. Tam coś leży, coś co mogę podnieść. Jak tam mój ekwipunek? Prawie pełen. Kurczę, przydałaby mi się też własna skrzynia. Na swoje potrzeby, co? Już mi się skończyło miejsce. Niedobrze. Dobra, będę musiała się pozbyć, w sensie powiesić tą licencję gdzieś. Dobra.
mogę pozbierać jeszcze drewno, bo tak sobie myślę w sumie, że jakby mi się udało zrobić jedną skrzynię dla siebie na zostawienie rzeczy po prostu. W ogóle spróbuję ją postawić najpierw, jedną z tych zrobionych, i zobaczyć w ogóle, jak to działa. Tak będzie najlepiej. Poziomy są ważne. Dobra, jeszcze jeden krzak. Tak mnie przeraża to, jak bardzo przerzedzam różne rzeczy, ale lecimy dalej. Tak, wiem, że mam pełen inwentarz. Zdaję sobie z tego sprawę. I mamy nowy punkt umiejętności. Może do pogaduszek sobie tym razem dodamy. Żeby nie było taki równomierny rozwój na razie. Nie wiem, co będzie trudne i w sumie co mi się przyda bardziej na razie. Będziemy to odkrywać razem w sumie. Dobra, chodźmy do domu. Trochę popracować jeszcze. Nie wiem, kiedy ten czas zleciał w ciągu dnia. Nie jestem w 100% pewna, o której my mdlejemy. Mogę dzisiaj jak gdyby spróbować doczekać w domu do tej chwili i zobaczyć jak gdyby, o której nasza postać zemdleje. To brzmi strasznie. No właśnie. Bo mam to. I czy mogę to postawić? Na przykład. Tylko może gdzieś w środku. Mogę. To dobrze. Romantycznie wygląda skrzynia przy łóżku, prawda? Ale nie ma sensu. Najlepiej by było, jakby stała na zewnątrz. A i tak chciałam tą licencję powiesić. Nad łóżkiem. Sobie postawimy skrzynię na zewnątrz, bo ona tu będzie chyba najbardziej przydatna. No i świetnie. No i mogę pozostawiać rzeczy, które mi tam generalnie jakoś na razie się nie przydadzą. Zróbmy pudełko w takim razie. Wszystkie trzy. Bo mogę. Okej. Dobrze, że mi pokazuje, skąd mogę zdobyć dane składniki. To się przydaje. Będę mogła... Okej. Naprawdę potrzebujesz tapkę miedzi. To trochę. Drewno to drewno. Będę musiała pokopać trochę drzew. I zobaczmy, czy jestem w stanie tą sztabkę zrobić. Teraz. Mogę. Wrzucimy jedno drewno. Na godzinę tylko. No dobra, to wrzućmy całe drewno. Żeby to się przepaliło. Okej, i to trwa. Spoko. To rano sobie to zbiorę. Będę musiała zanieść to zadanie, ale to już może w ciągu dnia. Co ja mam robić w sumie teraz? Mogę pozbierać rzeczy. Miałam mdlać w domu. Mdleć w domu. Co, wytnę sobie tego krzuna stąd. No nie jest mi potrzebne. Co moje miejsce. A, będą dodatkowe materiały. Mogę pójść pokopać drzewa. Nie ma to jak kopać drzewa o drugiej w nocy. Okej, okej. A mogę pokopać drzewa? Nic nie spada z ciebie. O! Ale to nie jest to, co chciałam zebrać. Dobra, poczekajmy do tej trzeciej. Zobaczmy, co się stanie, jak zemdleję. Tak, żeby wiedzieć, póki jestem na wczesnym etapie gry. Zróbmy to w domu, żeby było spokojnie.
Poczekajmy. Ja tak myślę, że w tym odcinku spróbuję jeszcze wcisnąć jeden dzień. Żeby coś się więcej konkretnego wydarzyło, to oddamy jakieś zadania, a może zrobimy też tą wędkę. Okej. Czyli to tak wygląda. No, jestem wyspana nawet. Aaaa! To ma ograniczony czas. Nie zauważyłam tego. To nie ma czasu, ale wędka ma. Dobra, to muszę pilnować. Ale akurat to zadanie mam skończone, więc będziemy mogli ją dać. 19 godzin 47 minut, czyli do końca dnia dzisiaj. To jest do zrobienia. Pada! Wow. To jest gra we wczesnym dostępie. I jest w niej deszcz. To jest takie super. Okej, potrzebne mi są kokony i drewno. Jesteś bratem Hulu. Okej. Uważa nas za szpiega. Jest dziwne. Nie wyglądasz na zrelaksowanego. Tyle ci powiem, chłopie. Spieszmy, co tu mamy, wszystkie dobra. I pokopmy trochę drzew. Tak z samego rana. To jest przyjemność i o drugiej w nocy, i z samego rana. Hej? Dla ciebie mam coś dać? You must be the new builder the mayor told me about. I'm Minister Lee of the Church of Light. It's a pleasure to meet you. Okej, jesteś ministrem kościoła światła. Miło cię poznać. Mam dla ciebie rzecz, o którą prosiłeś. Matka Ziemia. Uhuhu! Kasa, kasa. Miałam jeszcze spotkać. Czy mogę kopnąć to drzewo? Nie, tego nie mogę. Czy moknięcie mi coś daje? Odejmuję. Cześć, nie znam cię. Rozwalają mnie te parasole. Są cudowne. Emily. Muszę się spotkać z twoją matką. Jakbym była faceta, to bym brała w sumie. Z babcią jednak. Tak, w szczególności bycie dziobanym przez kaczki jest najfajniejsze. Dobra, chodźmy się spotkać z babeczką na ranczu. To skończymy kolejne zadanie w dniu dzisiejszym. Czy ty jesteś wśród zwierząt? Tak. I one cię kochają, a mnie nienawidzą. To straszne. Dzień dobry! Wszyscy mnie zasypują prezentami. Potem się to skończy, potem ja będę musiała im przynosić rzeczy. No dobra, zakończyłam to zadanie. Pies się domaga ode mnie uwagi i to jest straszne. Motyle raczej nie latają w deszczu, ale powiedzmy, że pewnie cóż, to się zmieni. Czy ty też masz farmę? Wiecie, stary McDonald, co tam farmę miał? Nie słyszałam jeszcze wcześniej o tobie, ale możemy pogadać. I'm gonna start my own restaurant selling beef patty burgers. I can't promise you can get it by then. Okej. Chcę założyć restaurację sprzedającą hamburgery. To takie tanie. To wcale nie było radosne. Dobra, chcę kopnąć to drzewo. Ono mnie woła i wzywa. I nic mi nie wyrzuciło. Co za cholerne drzewo.
Nie wiem, czy nie będę musiała w takim razie po prostu kupić tych składników w Kijowie, tylko gdzie będę w stanie je kupić. Czemu niszczysz rzeczy, Oaks? To było creepy. Dobra. Zleconka? Co my tu mamy? Pieczone mięsko. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Dwa pojemniki na wodę. Dużo kasy. 7 dni. 5 szklanek. To się wydaje całkiem proste. Spróbujmy z tym. Po prostu. Pytanie, czy będę w stanie to zrobić. Może być trudno. No nic. Chciałam się ewentualnie rozejrzeć za tymi kokonami. Tylko gdzie... O mój Boże, to jest wielki, gruby, różowy kot. On jest taki cudowny. Tu część sklepów nie jest obsadzona, ale tak myślę, że pewnie z czasem się tu coś pojawi nowego, nie? Ja chciałam zajrzeć do gildii. Może to zrobimy, a potem sobie pójdę, popatrzę, co potrzebuję do zrobienia szklanki. Ej, wyglądasz jak czarodziejka. Okej. Pracujesz dla gazety. Masz straszny gust, tak szczerze. I ktoś tu ma słabość do piegów. Tu chciałam? Może? Ha, witaj, Arlo. Przerażają mnie trochę te poduszki, które tu masz, ale... Te... się masz? When searching the hazardous ruins, keep your wits. Remember, safety first. Okej. When searching the hazardous ruins, keep your... Nie masz mi nic nowego do powiedzenia. Nie mam pojęcia, jakie prezenty mogę ci dawać. Chcesz mleko? Chcesz sok? Nie wiem, jakie prezenty lubisz. Powiedz mi coś o tym. Kurna, daleko mam do ciebie. Tak. Dobry rozmiar. Jezu, mają tutaj w ogóle więzienie, wszystko. Ale cudownie wszystko jest tutaj podopracowywane. Piękne. Może tu też będę miała jakieś zlecenia, na przykład. Od gildii poszukiwaczy przygód. To tak trochę wygląda. Jakby się na to szykowało. Ha. Tam są jakieś ruiny, do których na razie nie chcę wchodzić. Tu jest... Tam może coś być na górze. Spróbuję zrobić te szklanki. O matko, nie umiesz się wspinać po drabinie jeszcze. Cmentarz. Spoko. Myślałam, że to będą jakieś ciekawe rzeczy, poza tym, że jest za stromo. Kopnę drzewo. Z frustracji. Nie? Może mam je kopać z miłością? To mi zrzucą to, czego potrzebuję. Uwielbiam cię, drzewo! Jesteś cudowne! To działa! Ho, ho! Dobra, to muszę po prostu, żeby dostawać różne rzeczy, to muszę kopać te drzewa, odczuwając różne emocje. Dobrze. Dobrze. Niech tak będzie.
Okej, okay, chyba jestem gotowa do zrobienia wędki. Nie wiem, jak stąd wyjść. Utknęłam na cmentarzu ratunku. O, oh, okej. Okay. Nie, ja się tam nie wybieram. Do środka. Cześć, Remington. Ładny kolor włosów. Okej, okay. Żeby w ogóle wejść do ruin, będę musiała zapłacić im. Okej. Przy wejściu dostanę jetpack i skaner. To są relikty, żeby nie było. Generalnie to jest post-apo po bardzo rozwiniętej kulturze. Nie wiemy w sumie, co się stało, że jest post-apo. Generalnie post-apo fantasy, tak? Ta gra jest w takich realiach. Więc relikty są bardzo zaawansowane. Ale niestety będę musiała je oddawać, wychodząc z ruin. Porzucono ruiny. Just resources and relics like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep. Unless they're ancient weapons. Then we're supposed to hand them over to the church for destruction. Ha, ciekawe. To są porzucone ruiny. Nie ma tam ani potworów, ani robotów. Są tylko relikty i no rzeczy, które mogę wykorzystywać, tak. Wszystko, co znajdę, mogę sobie zatrzymać poza starożytnymi brońmi, którą muszę oddać do kościoła na zniszczenie. Okay, I'm done. Have fun and be safe in there. Nie wchodzę tam, ale dzięki za wyjaśnienie. Niestety dzieje się wszystko naraz, a nie chciałam tego. No dobra, spoko. Niech tak będzie. Czy ja mogę sobie ustawić misję jako śledzona? Żeby mi się wyświetlała? Nie. A może i mogę? Dobra. Jakie szklanki? Szkło! Tak samo brzmi to słowo po angielsku. Dobrze, zobaczmy, co potrzebuje na zrobienie szkła i zróbmy wędkę. Żeby nie było. Że się lenie. Czy ja mam wszystko na tą wędkę? Powinnam mieć... Tak mi się wydaje. Szkoda, że mi nie wrzuca przedmiotów z paska do ekwipunku, że mi ich nie łączy, nie? Jej! Zróbmy wędkę. Dobra, mamy wędeczkę do zadania. Mogę robić węble. Dobra, mogę robić szkło. Mogę robić szkło. Tylko potrzebuję piasku. A piasek mogę znaleźć w ruinach. To nie dobrze. O, czekaj, mam coś dla ciebie. Siwa. No wiem. Robię najlepsze rzeczy. Okej, okay, dostałam przynętę. One są przynętą, dobrze wiedzieć. Na razie wsadzam tutaj, bo co się mam. Nie przyda mi się. Co ja mam ze sobą zrobić? W sumie teraz. No nie zrobię tego szkła. Do ruin bym dzisiaj jeszcze nie nazwała. Mogę spróbować poszukać jakiegoś innego zadania. Jestem ciekawa, jak to jest. Czy jak nie skończę zadania, to mam jakieś punkty minusowe, czy... Nie mam pojęcia w sumie. Prawda? Ale tak. Może zobaczę, jak zrobić grinder. To jest... Rozdrabniacz? Chyba tak mam to nazwać. O.
Grinding Stone i stare części. Okej. Okay. Tylko, że to muszę znaleźć. No dobra. Ale to zrobimy sobie Grinding Stone, skoro mogę. Ile ja tego miałam zrobić? Dwa? Chyba tak. Tak. A... Miedzi to ja za bardzo nie mam do przetapiania. Jeszcze. No. To sobie zostawimy. Muszę porozbijać trochę kamieni. To się zmieni. Mogłam też spróbować wejść do tych ruin, ale wiecie co, zostawiłabym sobie to na pełny dzień, tak naprawdę. Te lamy. Tu jeszcze były dziwne rzeczy, nie? Gdzieś tam, w tamtą stronę. To możemy zajrzeć. Na razie. Miałam nie zbierać tych kup. A, będą na zapas, jak już będę miała co uprawiać. Co na razie dni lecą. Jak nie wiem co. W ogóle... Nawet jak robię ruch, to chyba mi... Nie. No. Nawet jak w nic nie trafiam, to mi zżera staminę, więc muszę uważać z tym. Nie, żeby była mi teraz super niezbędna, ale wiecie... Czy ja mogę się tu potłuc z rzeczami po prostu? Bo to jest pytanie. Tak, żeby zanim pójdę do ruin, trochę się podćwiczyć w tym? Czy nie? Czy raczej nie? Kochane drzewo! To jabłko. To różne. Dwa jabłka nawet. Dostałam kolejny poziom, prawda? Co my chcemy? Może sobie tym razem życie podwyższymy? I super. Tak, ale w sumie zrobienie mostu to jest gdzieś tam jakiś tak późniejszy etap. Najpierw muszę w ogóle pozwiedzać tą wyspę, na której ja jestem. Żeby to miało sens. Bo tak to ja se mogę. Odkrywać nowe tereny, jak jeszcze nie byłam po drugiej stronie miasta. Pamiętacie, że miałam pójść wziąć nowe zadania i tego nie zrobiłam, bo za dużo rzeczy mnie rozprasza. No cóż, tak to jest, jak się gra w nowe gry. Wiecie co, spróbujmy się z czymś potłuc. Pierwsza w nocy jest idealną godziną po to, żeby się z czymś tłuc. Ej, który masz poziom? Okej. Okay. I strasznie tłuczesz. Ale ja też cię strasznie tłukę. Ej! A mięso. Czyli tak zdobywam mięso. Aha, dobra, tam jest do zadania gwiazdka. Dobra, możemy iść spać. Te krzewy tu nie odrosły i to mnie smuta. Bo nie chcę przetrzebić wszystkiego. Tak dosłownie wszystkiego. Nie. O! A. Idziemy się położyć spać. Nie ma tak zarywać każdą noc do trzeciej. I będziemy kończyć odcinek? Tak, tak, tak. Co jutro będziemy robić? Nie wiem. Zobaczymy. Zastanowię się nad tym jutro. W sensie... Jutro w grze. Nie wiem w sumie, kiedy będzie kolejny odcinek. Teraz, jak nagrywam. Nie wiem. Może i jutro. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam przeserdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że jestem rozproszeniem. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.